Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj tutaj przed biurem pana posła Chmielowca w Kolbuszowej z krótkim przekazem. Gdyby PiS słuchał Konfederacji, nie mielibyśmy dzisiaj tak wysokich cen węgla. Szanowni Państwo, podczas ostatniego objazdu prezesa Jarosława Kaczyńskiego na Podkarpaciu prezes odniósł się do kwestii opału zimą, który będą musieli mieszkańcy sobie zaopatrzyć na zimę. I tutaj cytat. Trzeba w tej chwili palić wszystkim poza oponami czy podobnymi szkodliwymi rzeczami, bo Polska musi być ogrzana. To słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wygłoszone podczas ostatniego objazdu po Polsce. Zapewniał też, że węgiel będzie przybywał i do końca sezonu wszyscy potrzebujący go otrzymają. Szanowni Państwo, gdyby PiS słuchał Konfederacji, nie byłoby całego zamieszania z węglem. Prawdopodobnie cena byłaby dużo, dużo niższa, bo to pan premier Morawiecki już na samym początku wybuchu wojny nie zapewnił zaopatrzenia w Polsce węgiel z zagranicy, którym się do tej pory zaopatrywaliśmy. Zablokował, wybiegając przed całą Unię Europejską, zablokował możliwość zakupu przez polskich przedsiębiorców dotychczasowo zaopatrywanych, którzy się dotychczasowo zaopatrywali węgiel z zagranicy. Zablokował im to możliwość, nakładając sankcje, które Unia Europejska i kraje zachodnie nałożyły dużo, dużo później. Polakom, którzy zakupili już węgiel i który jest składowany teraz na terenach Białorusi i Rosji, jest uniemożliwione sprowadzenie go, ponieważ jest nałożone to embargo. Nasi polscy przedsiębiorcy, którzy handlowali do tej pory węglem, praktycznie są odcięci od takiej możliwości. Zarabiają jedynie na transporcie tego węgla, jeżeli uda im się kupić węgiel od Polskiej Grupy Górniczej, tak? Bo ten węgiel jest, o ile dany człowiek zakupi ten węgiel poprzez platformę zakupową, więc staramy się tutaj o tym głośno mówić. Składamy dzisiaj do pana posła Chmielowca szereg pytań w związku z tą sytuacją węglową. Czy mieszkańcy Kolbuszowej są przygotowani na taką sytuację? Czym mieszkańcy Kolbuszowej będą płacić? Załączam do tego pisma fakturę, którą przekazał mi jeden z podkarpackich przedsiębiorców, który do tej pory kupował węgiel od firm pośredniczących. Dzisiaj cena węgla, którą musi zakupić na składzie, zakupić od tego pośrednika czy od polskich składów węglowych, to jest 2640 zł netto za tonę. Przy doliczeniu kosztów transportu, jakiejś nawet niewielkiej marży, to jest już ponad 3000. Więc ta cena tak wygląda. I gdzie jest clou sprawy? Zwykły szary obywatel chciałby sobie zakupić węgiel poprzez platformę zakupową. Tego węgla nie ma. Pośrednicy, tacy jak polskie składy węglowe, mają ten węgiel i sprzedają go po cenie dużo, dużo wyższej niż ta, o której mówili rządzący Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw wyszli z programem, który miał narzucić tym handlującym tonę węgla tam do 1000 zł. Nie udało się tego programu przeprowadzić, więc postanowiono zrobić tutaj cenę taką rynkową, którą ma Polska Grupa Górnicza, która jest nadal nieosiągalna dla szarego obywatela. I ta sytuacja jest tragiczna. Boimy się, że będzie to skutkowało tym, że będą mieszkańcy palić naprawdę kiepskiej jakości opałem, drewnem, jakimiś starymi meblami. Będzie to powodowało smog, będzie to szczególnie uciążliwe w dużych aglomeracjach, ale także w skupiskach takich mniejszych, które do tej pory ogrzewały tradycyjnymi piecami węglowymi czy takimi tak zwanymi śmieciuchami. Boimy się również tego, że ta sytuacja przełoży się na kwestie energetyki, czyli będą tak zwane blackouty. Być może będzie to skutkowało tym, że szpitale i inne instytucje, które nagle utracą możliwość przyłącza energetycznego, posiadania tutaj w sieci tego prądu, będą osoby mogły umierać, tak, w takich szpitalach, więc przed tym ostrzegamy i prosimy właśnie w tym piśmie pana Chmielowca o interwencję, o to, aby czy zapoznał się z taką sytuacją, taką ewentualnością. Pytamy się również o to, jak sytuacja w Lasach Państwowych, czy Lasy Państwowe zwiększą sprzedaż drewna opałowego na jesieni, czy tutaj podjęte są tego rodzaju działania. I o tym wszystkim jest w piśmie, ono również zostanie opublikowane.